który to autorami byli. Lokowany Słupsk uzyskał samorząd miejski z władzą. Zapraszam na scenę prezydenta miasta Słupska, pana Macieja Kobylińskiego. Chciałbym państwu powiedzieć, że Darek, mimo tego, że dzisiaj jego synek obchodzi pierwszą rocznicę urodzin, jest jednak z nami. Mówi, gdzie, ale w Słupsku muszę być. Ten młody Michał Czeski jest też Darek. Darek Jury po prostu. Gerwady drugie, moich uczniów, którzy kontynuują jego dzieło. Kazimierz Rada. W 15 przypadkach słowa słów. Tak. Jakub Walczuk, Kudyski na rozwinku. Panie Kazimierzu, proszę powiedzieć, jak ważne jest wsparcie PGK dla czarnych? Sukcesy sportowe w obecnych czasach no, muszą być wspierane przez sponsorów. Innego sposobu nie ma funkcjonowania dzisiaj sportu. Obojętnie na jakim poziomie, sport wymaga pomocy finansowej prywatnych czy też innych firm sponsorskich, które pomagają, ponieważ miasto no, niestety jest w kryzysie i chyba w całym kraju no, niestety tych pieniędzy nie starcza na działalność. PGK dziękujemy serdecznie za pomoc, bo jak już powiedziałem, że no, impreza dzisiejsza by się nie odbyła, ponieważ koszty takiej imprezy są naprawdę ogromne i tak przekroczyliśmy budżet, ale będziemy to łatać. Także jeszcze raz dziękuję PGK za pomoc i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie dalej trwała. Panie Kazimierzu, a czy prywatnie pan korzysta z naszych usług? Tak, właśnie z PGK mam umowę, to panie się tu śmieją, ale rzeczywiście mam podpisaną, potwierdzają, tak jest, zgadza się, korzystam z usług. Jest pan zadowolony? Jestem zadowolony, tak, na czas wszystko, jest porządek. Dobrze, dziękujemy.
Prezydent Maciej Kobyliński bardzo wysoko ceni przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Uznaje, że jest to jedna z najlepszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie firm komunalnych. Z dużą uwagą śledzimy wszelkie działania proekologiczne realizowane przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, które bardzo nas cieszą. Cieszą nas certyfikaty związane z jakością świadczonych usług przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Cieszy nas to, że przedsiębiorstwo uczestniczy w uroczystościach związanych z naszymi urodzinami 745-lecia i 700-lecia, że jest tutaj na Placu Zwycięstwa. Poza tym niezwykle ważny jest taki aspekt społeczny, ponieważ PGK stało się także mecenasem. Wiemy o tym, że przedsiębiorstwo wspiera słupskich sportowców, między innymi koszykarzy, i za to należą się wielkie wyrazy uznania, a w tej chwili trwa mecz bokserski pomiędzy reprezentacją Czarnych Słupska, klubem ze Szwecji, i w te wydarzenie także duży wkład włożyło przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, po części je finansując. Ja się bardzo, bardzo cieszę i możemy podziękować Krzyszkowi. Brawo! Ten akt przetrwa nas, będzie murowany w cokół pomnika i być może podczas następnych jubileuszy przyszłe pokolenia przeczytają go i przesłanie, które jest w nim zawarte. Thank you.